Dzień dobry. Szanowni Państwo, jak już zapewne Państwo wiecie, w dniu jutrzejszym wizytę oficjalną złoży na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy tutaj w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To będzie pierwsza tego typu wizyta o charakterze oficjalnym od czasu wybuchu wojny. Panu prezydentowi Zełenskiemu towarzyszyć będzie również małżonka. Przewidziane są rozmowy polityczne w Pałacu Prezydenckim po oczywiście oficjalnym powitaniu w pałacu. Rozmowy pana prezydenta w cztery oczy z prezydentem Zełenskim, a następnie także i rozmowy w delegacjach. Rozmowy będą dotyczyły całego spektrum relacji polsko-ukraińskich, począwszy oczywiście od polityki bezpieczeństwa. Ukraina jest państwem napadniętym przez Federację Rosyjską. Ukraina dzisiaj walczy o swoją niepodległość, ale walczy także o stabilność systemu czy architektury bezpieczeństwa opartego o zasady prawa międzynarodowego. Jak wszyscy doskonale wiemy, w tej swojej walce uzyskuje także pomoc od szeregu państw z Polską na czele. Temat polityki bezpieczeństwa więc w naturalny sposób będzie dominował te rozmowy, ale chcemy, aby te rozmowy dotyczyły także innych ważnych tematów z perspektywy interesu państwa polskiego, bezpieczeństwa państwa polskiego, ale także interesu współpracy gospodarczej. Chcemy, aby te rozmowy prowadzić w duchu myślenia o przyszłości, pewnego projektowania rzeczywistości, co może się wydarzyć także w tej współpracy gospodarczej dziś i na przyszłość, także i w kontekście tego, jak będzie Ukraina wyglądała po wojnie, już mamy nadzieję w ramach integracji z Unią Europejską. Rozmowy będą dotyczyły oczywiście dalszego dialogu politycznego, ale będą także dotyczyły tych kwestii, które przez wiele ostatnich lat były kwestiami drażliwymi w relacjach polsko-ukraińskich. Mówię tutaj oczywiście o kwestiach historycznych, to co dla Polski, dla Polaków w kontekście pamięci historycznej i szacunku historycznego ma bardzo duże znaczenie. Pan prezydent wspólnie z prezydentem Zełenskim będzie miał konferencję prasową w naturalny więc sposób podzieli się wszelkimi ustaleniami i efektami tych rozmów. To, co ważne w tej wizycie, a co dzieje się na prośbę strony ukraińskiej, ale oczywiście za zgodą pana prezydenta Andrzeja Dudy, to wspólne wystąpienie o charakterze publicznym prezydentów Polski i Ukrainy. To wystąpienie będzie miało miejsce wieczorem o godzinie 18 na Zamku Królewskim tutaj w Warszawie. W naturalny sposób, z uwagi też na kwestie bezpieczeństwa, musimy mieć na uwadze fakt, że ta wizyta jest w pewnym sensie dużym wyzwaniem natury bezpieczeństwa. Polacy oczywiście są zaproszeni do udziału, tak samo i Ukraińcy mieszkający tutaj w Polsce. Na placu zamkowym będą ustawione specjalne telebimy, dzięki którym będzie można na żywo oglądać to wystąpienie prezydenta Zełenskiego i przede wszystkim także i prezydenta Andrzeja Dudy na Zamku Królewskim. Oczywiście spodziewamy się, że te wystąpienia będą miały charakter symboliczny, ale także i w pewnym sensie historyczny, mając na uwadze, tak jak mówię, fakt, że to jest pierwsza tego typu wizyta o takim charakterze oficjalnym tutaj w Warszawie. Oczywiście jutro będziemy informować o efektach tych rozmów. Sam pan prezydent będzie to robił. Jednocześnie chciałem państwa poinformować, że pan prezydent z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt dołączenia 31 sojusznika do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj Finlandia stała się kolejnym członkiem NATO.
Jest to oczywiście bezpośredni efekt konkretnych decyzji, ale także i fakt agresywnej polityki rosyjskiej, który zaskutkował zbliżeniem państw dotąd będących poza sojuszem i wyartykułowanie ich chęci włączenia się do struktur euroatlantyckich. Dla Polski to jest bardzo dobra wiadomość. Polska także od flanki północnej będzie bezpieczniejsza. W basenie Morza Bałtyckiego mamy kolejnego sojusznika, ważnego sojusznika, sojusznika, który tak samo jak Polska, tak samo jak szereg państw bałtyckich graniczy z Rosją, z tą agresywną Rosją, przed którą, którą wszyscy chcemy w ramach polityki obrony i odstraszania odpychać jak najdalej w tej jej agresywnych zamiarach. Więc ta decyzja została przyjęta tutaj w pałacu z bardzo dużym zadowoleniem, ale jednocześnie mamy nadzieję, że ten proces rozszerzenia będzie kontynuowany. Naturalnym kolejnym sojusznikiem jest Szwecja. Szwecja złożyła już tutaj odpowiednie wnioski. Czekamy na decyzję innych naszych sojuszników co do dalszego rozszerzenia. I oczywiście Polska opowiada się za polityką otwartych drzwi w ramach rozszerzenia tej sfery stabilności także i na wschód od naszych granic. Panie ministrze, to pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy oficjalna, ale nie pierwsza w ogóle od początku wojny w Ukrainie. Jaki to zatem sygnał dla świata i też dla oczywiście samego Putina? Tak, fakt, że prezydent Zełenski na swoją pierwszą oficjalną wizytę wybiera Polskę, myślę, że powinien być odczytany także jako pewnego rodzaju sygnał zaufania i podziękowania w stosunku do Polski i Polaków. Z całą pewnością jutro usłyszymy także i słowa podziękowania nie tylko dla polskiego rządu, nie tylko dla polskich władz za te decyzje ostatnich miesięcy, ale także dla Polaków, którzy tak ochoczo ruszyli z pomocą swoim ukraińskim sąsiadom. Każdy Polak, który dokonał jakiegokolwiek wsparcia, czy to podając szklankę wody, czy przyjmując rodzinę ukraińską, ukraińskie kobiety z dziećmi pod swój dach, zasługuje na ogromny szacunek, zasługuje na podziękowanie. I my wielokrotnie w rozmowach z przedstawicielami władz w Kijowie słyszymy te słowa podziękowania. Myślę, że jutro będziemy je także słyszeć publicznie tutaj z Warszawy i z Pałacu Prezydenta i z Zamku Królewskiego, więc symbolika tej wizyty jest znacząca i tak jak mówię, na tle wszystkich tych państw wspierających Ukrainę, fakt, że prezydent Ukrainy decyduje się na przyjazd do Polski, myślę, że powinien być odczytywany jako bardzo pozytywny sygnał także i na przyszłość relacji polsko-ukraińskich. Panie ministrze, ale należy się spodziewać nie tylko podziękowań ze strony ukraińskiej, ale i próśb, jeśli chodzi o dalsze wsparcie wojskowe. Przekazaliśmy czołgi, myśliwce. O czym jeszcze prezydenci mogą rozmawiać? Panie redaktorze, no trzeba zrozumieć sytuację, trzeba zrozumieć władze ukraińskie i naród ukraiński, który walczy dzisiaj, walczy na froncie w Donbasie, walczy pod Bachmutem, walczy także dzięki temu, że uzyskuje to wsparcie, więc nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że strona ukraińska zarówno od Polski, jak i od innych partnerów zagranicznych będzie oczekiwała dalszego wsparcia, kontynuacji tego wsparcia. Natomiast musimy mieć świadomość, że my jako Polska naprawdę wykonaliśmy tu już bardzo, bardzo dużo. Przekazaliśmy spore wsparcie. Udostępniamy terytorium Polski właśnie do opieki nad uchodźcami, nad kobietami i dziećmi ukraińskimi mieszkającymi tutaj w Polsce. Te rozmowy oczywiście będą dotyczyły także możliwych przyszłych scenariuszy. Co się może wydarzyć na wschodzie Ukrainy? W jaki sposób dalej Rosja będzie realizować tą swoją agresywną politykę, jeśli rzeczywiście nie zostanie zatrzymana, w jaki sposób utrzymywać tą jedność europejską i to wsparcie wolnego świata dla Ukrainy, bo ono jest oczywiście w interesie także i Polski, i całego regionu euroatlantyckiego. O tym będą jutro panowie prezydenci rozmawiać. Ukraiński prezydent przyjeżdża tutaj z małżonką, z panią Enną Zełenską. Agata Kornhauser-Duda także inicjowała wiele akcji humanitarnych, mających na celu pomoc uchodźcom. Czy to będzie ten temat główny rozmów?
Tak jak to z reguły jest realizowane podczas wizyt oficjalnych, pierwsza część, ta najbardziej oficjalna, powitanie, będzie realizowana wspólnie przez pary prezydenckie, natomiast później panowie prezydenci realizują swój program natury politycznej, panie prezydentowe realizują program odrębny, głównie oczywiście koncentrujący się wokół sytuacji uchodźców. Pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda jest tutaj bardzo aktywna, jeśli chodzi o to wsparcie dla uchodźców, ale także jeśli chodzi o wsparcie chociażby dla dzieci poszkodowanych w trakcie działań zbrojnych, także jeśli chodzi o wsparcie takie medyczne dla innych obywateli Ukrainy poszkodowanych podczas tego konfliktu. Rozmowy małżonek będą właśnie koncentrować się wokół tego tematu. Będziemy oczywiście w trakcie jutrzejszego dnia na bieżąco także informować o tym, gdzie panie prezydentowe udadzą się i w jakiej formule będą realizować ten program. W naturalny sposób, mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa, chcemy zachować te informacje do momentu, kiedy one się wydarzą, a następnie oczywiście przekazać je do informacji opinii publicznej. Panie ministrze, wspomniał pan już o kwestiach gospodarczych. Ja pytam o to w kontekście doniesień medialnych. Polska i Ukraina mogą jutro podpisać umowę o włączeniu polskich firm w odbudowę Ukrainy. Może pan się do tego odnieść, czy to jest możliwe? Panie redaktorze, kwestia przyszłości relacji gospodarczych, tak jak mówiłem, będzie przedmiotem rozmów panów prezydentów. Rolą polityków, dyplomatów, ekspertów jest przewidywanie przyszłości albo planowanie w każdym razie naszych działań tak, jakby ta rzeczywistość układała się w pożądany sposób. Naturalny więc sposób będziemy, czy panowie prezydenci będą rozmawiać o tym, co robić dalej w relacjach gospodarczych i kwestia tego, jak Ukraina będzie wyglądała po wojnie, jaki udział polscy przedsiębiorcy, polski biznes będzie miał w tej współpracy ze stroną ukraińską, będzie oczywistym także kontekstem tej rozmowy. Poczekajmy oczywiście na efekty tego dialogu do jutra. A jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, panie ministrze, to z czym będą musieli się jutro mierzyć warszawiacy w związku z tym, że tych punktów będzie kilka? No i też kto dokładnie będzie mógł wysłuchać na żywo tego przemówienia prezydenta Zełenskiego? Panie redaktorze, no, Warszawa jako stolica w naturalny sposób jest w pewnym sensie stałym miejscem, w którym odbywają się wizyty oficjalne. Zawsze tutaj w Pałacu Prezydenckim czy w najważniejszych punktach na mapie Warszawy te elementy programu są realizowane. My jako Kancelaria Prezydenta dołożymy wszelkich starań, żeby oczywiście dla przeciętnego warszawiaka ta wizyta była jak najmniej uciążliwa. Na pewno nie będzie ona w żaden sposób porównywalna chociażby z niedawną wizytą prezydenta Joe Bidena. Chcemy, aby te punkty wizyty były skoncentrowane w punktach tych najbardziej reprezentatywnych, tych, które najmniej będą wpływać na życie zwykłych warszawiaków. Stąd też Pałac Prezydencki, stąd też oczywiście Zamek Królewski i Plac Zamkowy. Na Placu Zamkowym, tak jak mówię, będą stały telebimy. Każdy, nie tylko warszawiak, każdy Polak, każdy Ukrainiec mieszkający w Polsce będzie miał możliwość przyjścia na plac, wysłuchania na żywo tego wystąpienia. Natomiast ze względów bezpieczeństwa to wystąpienie odbędzie się na Zamku Królewskim. Tam również będziemy starali się zgromadzić jak największą możliwą ze względów bezpieczeństwa publikę, tak aby i Polacy, i Ukraińcy mogli również bezpośrednio wysłuchać wystąpienia obu prezydentów. Ci, którzy z powodów także i takiego czysto technicznych nie będą mogli się znaleźć na samym zamku, oczywiście będą bardzo mile widziani na Placu Zamkowym. Wszystkich Polaków, wszystkich także Ukraińców mieszkających w Polsce szczerze zachęcam do tego, aby wysłuchać tych jutrzejszych wystąpień, bo z całą pewnością będą one zapisywane w annałach historii. Panie ministrze, jeszcze jedna kwestia tego zapowiadanego kilka miesięcy temu nowego polsko-ukraińskiego traktatu dobrosąsiedzkiego. Na jakim etapie jest ten dokument i czy jutrzejsza wizyta może tutaj przynieść jakieś przyspieszenie w tej sprawie?
Panie redaktorze, rzeczywiście ten traktat polsko-ukraiński napisany w latach 90., tak jak to przedstawiali politycy w ostatnich miesiącach, no trochę już zapisami nie nadąża nad tą rzeczywistością, która nas wyprzedza. Dzisiejsze stosunki międzyludzkie zwłaszcza, nie tylko polityczne, ale międzyludzkie pomiędzy Polakami a Ukraińcami są na zupełnie innym etapie niż były jeszcze 30 lat temu, dlatego ta baza traktatowa będzie uzupełniana czy w jakiś sposób nowelizowana. Natomiast to jest proces oczywiście, który wymaga dokładnych uzgodnień, dokładnego działania nie tylko politycznego, dyplomatycznego, negocjacyjnego, ale także legislacyjnego, więc ten proces będzie trwał tak, aby w sposób jak najlepszy zagwarantować przyszłość stosunków Polski z jej sąsiadem na najbliższe lata. Panie ministrze, to jeszcze o nieco inną kwestię, ale ważną chciałbym zapytać. Angelika Borys, oczyszczona z absurdalnych zarzutów przez reżim w Mińsku, jak pan poczytuje tę decyzję? Tak, panie redaktorze, rzeczywiście dotarły do nas dzisiaj informacje o oczyszczeniu z zarzutów. Słusznie pan redaktor wskazuje z absurdalnych zarzutów, przed jakimi została postawiona Angelika Borys przez wiele, wiele lat, liderka Związku Polaków na Białorusi, dla wielu z nas, dla wielu Polaków bohaterka, walcząca także i o utrzymanie kultury, języka polskiego, świadomości historycznej Polaków mieszkających za wschodnią granicą, więc ta decyzja oczywiście jest przyjęta z satysfakcją także i w Pałacu Prezydenckim, natomiast nasze apele o uwolnienie innych więźniów politycznych, szczególnie redaktora Andrzeja Poczobuta, nie ustają. Nasze działania dyplomatyczne również będą kontynuowane w tym zakresie. Tak jak mówię, z satysfakcją przyjmujemy informacje o oczyszczeniu z zarzutów Angeliki Borys, natomiast konieczna jest dalsza praca, konieczna jest dalsza także i presja na reżim w Mińsku, aby uwolnił kolejnych więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.